Nauczanie domowe. 8 listopada. Księga Mądrości, rozdział 1, wersety od 1 do 7. Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego wadk nie zostawi bez kary. Ponieważ Bóg, świadkiem jego sumienia, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię. Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Dla mnie zawsze poruszającym jest to wyrażenie: myślcie o Panu właściwie. I zestawiłbym to z końcowym stwierdzeniem w tym fragmencie o tym, że Duch Pański wypełnia ziemię. To jest poprawne, właściwe myślenie o Panu. To On wypełnia wszystko. On wypełnia cały wszechświat. Duch Boga przenika wszystko, cokolwiek sobie możemy wyobrazić. I to jest właściwe myślenie o Bogu. Ta ścieżka, po której mędrzec prowadzi nas, to dwa wymiary. Bóg daje nam dar poznania Jego samego i dar współdziałania z Nim. W tym darze poznania pojawiają się dwa wyrażenia. O tym, po pierwsze, że Bóg daje się znaleźć. My jesteśmy tymi, którzy poszukują. Jako ludzie chcemy mieć pewność, chcemy mieć takie wewnętrzne, głębokie przekonanie o istnieniu Boga, o Jego obecności, o Jego opiece. I tutaj wychodzi w kierunku naszych potrzeb ten, który przenika całą ziemię. Daje się znaleźć. Chodzi więc o to, żeby każdy z nas, poszukując, był otwarty. Chciał każdego dnia na nowo odnaleźć Boga. I to jest ważne, aby w naszym sercu było to nastawienie. Ja chcę, Boże, Ciebie znaleźć na nowo, bo jako człowiek budzę się do życia, budzę się do kolejnego dnia, budzę się do kolejnej modlitwy. Ja mogę Boga znaleźć właśnie wtedy, kiedy modlę się, wtedy, kiedy zaczynam działać, wtedy, kiedy wchodzę w ten świat, w swoje obowiązki, w swoją rodzinę czy grono swoich znajomych. Ja mogę odnaleźć Boga, który pozwala mi na to, żebym Go spotkał. I drugie określenie w tym darze poznania to jest prawda o tym, że Bóg się objawia. Ten pierwszy wymiar, gdy nam pozwala się znaleźć, więcej akcentu kładzie na nasze pragnienie, nasze staranie, nasze poszukiwania. A drugi mówi o tym, że sam Bóg objawia siebie. Sam Bóg mówi o sobie. Sam Bóg chce się przedstawić. I nie ma wątpliwości, że takim portretem Boga jest Biblia. To tam się objawia. Tam o sobie mówi. Tam Bóg zapisał, tak jak w pamiętniku, swoje słowa. Miejsca, które odwiedził. Osoby, z którymi przebywał. Bóg tak się objawił i nadal tak siebie pokazuje. Tak się przedstawia i tak chce być rozumianym. W tym pierwszym zatem darze poznania nasza mądrość, nasze nastawienie musi polegać na tym, że ja chcę poznać Boga, chcę Go spotkać i rozumiem, że jest to możliwe. Że mogę Go znaleźć, wkładając swój wysiłek, i mogę odczytać Jego objawienie.
właśnie śledząc na kartach Biblii to, co Bóg mówi o sobie. To objawienie dotyczy też tego, co Bóg wypisuje w naszym sercu. A zatem te natchnienia, poruszenia Ducha Świętego w nas, to spotkanie na Eucharystii, kiedy Chrystusa przyjmujemy do swojego serca, to są objawienia. To są momenty, kiedy Bóg siebie nam udziela, pokazuje. Bądź więc otwarty. I druga część to dar współdziałania z Bogiem. I tu znów mamy dwa elementy sformułowane w ten sposób, że mądrość w znaczeniu mądrości Bożej jest duchem miłującym ludzi. Bóg objawia siebie jako mądrość, bo jest mądrością odwieczną. Jezus jest prawdą i ta prawda w historii ludzkości jest osobą kochającą człowieka. Mądrość to nie tylko wiedza. Mądrość to nie tylko jakiś zbiór informacji. Mądrość to nie tylko podręcznik w takiej czy innej dziedzinie życia. Mądrość to ukochanie człowieka. I w takim znaczeniu najpierw to współdziałanie polega na tym, że ja przyjmuję tę miłość. Ja przyjmuję mądrość Boga. Bóg jako mądry kocha człowieka. I popatrzmy, rodzice jako mądrzy kochają dziecko. Dzieci jako mądre kochają swoich rodziców. Na tym polega mądrość Boża w świecie, że używana jest miłość, że dobrze korzystamy z tej umiejętności złożonej w nas. I to jest nasza mądrość, która pochodzi od Boga, którą przyjmujemy i przejmujemy, wykazując też potem tę inicjatywę, abyśmy kochali innych. I drugie stwierdzenie we współpracy to jest stwierdzenie, że Bóg nie może milczeć na grzech. Tu jest to wyrażenie, nie pozostawia tego bez kary. Nie może nieprawość bezkarnie hasać po ludzkim umyśle, po ludzkich ustach, po ludzkich czynach. Bóg mówi, jeżeli mamy współpracować, to musisz być świadomy tego, że w tej współpracy ja nie będę tolerował grzechu. Ja nie toleruję tego, co wdziera się w twoje myśli, w twoje słowa i w twoje czyny, ponieważ to cię niszczy. Ponieważ to jest coś, co tobie szkodzi. I dlatego ja, który współdziałam z tobą, nie zgadzam się na zło. I znów praktyczny wymiar. Przyjmując postawę Boga, my również nie możemy tolerować zła. My nie możemy zgadzać się na zło. I za każdym razem musimy się odzywać, musimy zatrzymywać i musimy przeciwdziałać złu. To jest nasz sposób współdziałania ze Stwórcą. I wtedy odkrywamy piękną cechę, że Bóg jest świadkiem mojego sumienia, stróżem mojego serca i słuchaczem moich wypowiedzi. Niech w tych elementach obecności Boga, który pozwala się poznać i pozwala ze sobą współpracować, błogosławi Ci On sam, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.